Dobry wieczór, moi drodzy. Witam Was na dzisiejszym spotkaniu trochę mniej treningowym, aczkolwiek widzicie już na ekranach naszego gościa Karolinę Stróż, więc na pewno będzie aktywnie. Jest już po majówce. Myślę, że odpoczęliście i być może przybraliście parę gram w pewnych miejscach naszego ciała, więc dzisiaj dowiecie się, jak te kilka miejsc utracić w sposób zdrowy, taki, żeby zrobić to dobrze, szybko i z tą całą wiedzą, którą już dostaliście wcześniej na poprzednich webinarach. Dobry wieczór, Karolina. Dobry wieczór, witam Was wszystkich. Dzisiaj właśnie bardziej żywieniowo-suplementacyjnie. Coś tam będzie też o treningu, natomiast właśnie bardziej skupimy się na żywieniu. Czyli dzisiaj nie będziemy skakać przed kamerką? Nie, nie, będziemy skakać za miesiąc na kolejnym webinarze, także spokojnie. Tutaj znowu wrócimy sobie do tematów treningowych. Natomiast myślę, że żywienie też jest bardzo ważnym aspektem, no i też taka moja działka w sumie, więc myślę, że też będzie dużo ciekawych treści. Tak, no bo nie wiem, czy pamiętacie, ale Karolina jest dietetykiem klinicznym, wykształcona właśnie w tym kierunku, w tej dziedzinie, więc jak najbardziej ma podstawy jako ekspert, żeby o takim profesjonalnym żywieniu połączonym z suplementacją, bo suplementacja przecież to też część żywienia, ekstraktami roślinnymi. Oczywiście żałujemy, że dzisiaj nie będzie żadnych ćwiczeń, bo już żeśmy się ostatnio do nich przyzwyczaili, ale jak mówisz, że za miesiąc będą, to super. Ja jeszcze tylko tak na koniec mojego wystąpienia przekażę Wam, żebyście standardowo, jeżeli macie jakieś pytania do Karoliny, to bardzo proszę w czacie napiszcie te pytania, albo najlepiej, i to chyba będzie najrozsądniej, żeby je wysłać na maila, którego Karolina również obsługuje, czyli pytania@naturday.pl i dostaniecie już takie spersonalizowaną odpowiedź, na pewno bardziej rozszerzoną niż jakaś odpowiedź na czacie, więc wydaje mi się, że to jest lepsza forma. A ja już Was zostawiam z naszą ekspertką Karoliną. Karolina, zapraszam Cię, a ja Wam dziękuję i do widzenia. Okej, dziękuję bardzo. Tak, także dzisiaj mamy żywienie osób aktywnych fizycznie. Mnie już chyba znacie, właśnie jestem oprócz tego, że trenerem personalnym, to dietetykiem klinicznym i psychodietetykiem, czyli do kwestii żywienia staram się podchodzić tak całościowo, jako połączenie naszego umysłu, aktywności fizycznej, żywienia oraz suplementacji. Na początku bardzo ważna kwestia, jeżeli chodzi o odżywianie, to jest wyliczenie naszego zapotrzebowania energetycznego. Zapotrzebowanie na energię jest definiowane jako ilość energii zawarta w pożywieniu, która jest nam potrzebna do zbilansowania właśnie wydatku energetycznego, który jest związany z utrzymaniem masy ciała, składu ciała i wszelką aktywnością fizyczną, która zapewni dobry stan zdrowia przez długi okres. Czyli potrzebujemy energii, paliwa do wykonywania codziennych czynności, do pracowania, sprzątania, gotowania, praktycznie do każdej czynności, ale też do podtrzymania podstawowych czynności życiowych, jakimi jest oddychanie i praca całego organizmu. Przepływ krwi, także to też jest nam potrzebne. Także żywienie to jest paliwo do naszego funkcjonowania. Obliczanie całkowitego zapotrzebowania energetycznego może na pierwszy rzut oka wydawać się jakieś to skomplikowane, tak? Bo tutaj mamy BMR razy PAL, co to w ogóle jest?
TEE, czyli całkowity dobowy wydatek energetyczny, to jest podstawowa przemiana materii razy współczynnik aktywności fizycznej. Podstawowa przemiana materii jest to właśnie taka ilość kalorii, która wystarczy nam do funkcjonowania, jeżeli byśmy tylko leżeli i nic nie robili, tak? Czyli do podtrzymania tych podstawowych czynności życiowych. To jest takie totalne minimum, które musimy zjeść w ciągu dnia. Schodzenie poniżej podstawowej przemiany materii, czyli załóżmy dla kobiety poniżej 1300 kalorii, jest to bardzo niebezpieczne dla zdrowia, może powodować liczne niedobory, w konsekwencji rozregulowanie pracy hormonów, tutaj często pracy tarczycy. Jeżeli w przeszłości stosowaliśmy katorżnicze diety, drakońskie diety typu 1000 kalorii, to w przyszłości ta tarczyca może już inaczej funkcjonować, inaczej produkować hormony, może być ich niedobór, czyli konsekwencją jest tutaj niedoczynność tarczycy albo autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, czyli Hashimoto. Teraz bardzo powszechne schorzenie, dlatego takie diety bardzo niskokaloryczne nie są zalecane na dłuższą metę, bo właśnie mają liczne nieprzyjemne konsekwencje. Poza tym na takiej niskiej kaloryczności nasze samopoczucie jest na bardzo słabym poziomie, nie mamy energii na nic, już tutaj nie wspomnę o treningu, żeby jeszcze trenować jedząc tylko 1000 kalorii, także bardzo, bardzo utrudnia nam tutaj funkcjonowanie codzienne, taka niska kaloryczność. Dlatego ja jestem za tym, żeby jeść troszkę więcej tych kalorii, oczywiście zachowując deficyt kaloryczny i wprowadzić aktywność fizyczną, bo właśnie ta aktywność fizyczna pomaga wzmocnić stawy, kości, zwiększyć masę mięśniową, która jest nam bardzo potrzebna. Poza tym, im więcej masy mięśniowej, tym wyższa podstawowa przemiana materii, czyli tak naprawdę możemy więcej zjeść w ciągu dnia. Także w pracy z pacjentami, z klientami często zwracam uwagę na to, żeby tkanki tłuszczowej było jak najmniej, oczywiście w tych granicach, w tych normach dla kobiet i dla mężczyzn, czyli już dla kobiet tkanka tłuszczowa poniżej 17%, to już jest naprawdę taka bardzo niska ilość, u mężczyzn poniżej 20% to jest ok, natomiast takie 14-13% to też już jest dosyć nisko, natomiast mężczyźni mogą mieć niższą zawartość tkanki tłuszczowej niż kobiety, także tutaj nie możemy wszystkich mierzyć jedną miarą, nie możemy kobiecie i mężczyźnie dać taką samą kaloryczność, bo te dwie osoby mogą mieć zupełnie inne zapotrzebowanie na kalorie. I teraz, jeżeli mamy tą podstawową przemianę materii, można to wyliczyć w kalkulatorze w internecie, sobie wpisać podstawowa przemiana materii, i tam wyskoczy nam taki kalkulator, można sobie to wpisać, to musimy pomnożyć tą ilość razy współczynnik aktywności fizycznej. I tutaj mogą być bardzo duże różnice pomiędzy dwoma osobami. Jeżeli pracujemy 8 godzin przy komputerze, a po pracy kładziemy się przed Netflixem, przed telewizorem, to nasza aktywność fizyczna jest praktycznie zerowa. Natomiast jeżeli mamy osobę, która pracuje w sposób bardziej fizyczny, czyli na przykład jako drogarz, tak? Pracuje przy budowie dróg, praktycznie cały dzień jest na nogach, jest to dosyć ciężka praca, więc tutaj to zapotrzebowanie będzie zupełnie inne. Dlatego wszystkie diety takie gotowe, czyli kupowanie gotowców z internetu, gotowa dieta na schudnięcie 1200 kalorii, jest tutaj średnim rozwiązaniem, tak bym powiedziała, bo taki jadłospis musi być rzeczywiście zindywidualizowany i pokrywać potrzebną ilość na kalorie.
Także tutaj mamy te współczynniki aktywności fizycznej w zależności od poziomu, od jej poziomu. Osoba leżąca, brak aktywności fizycznej, tutaj mamy ten najniższy współczynnik aktywności fizycznej. Ja najczęściej wykorzystuję tutaj ten współczynnik w swojej pracy jako mało aktywny tryb życia, no bo jeżeli to jest właśnie pracownik biurowy, to mnożę to tą podstawową przemianę materii razy 1,4 i wtedy mamy nasze całkowite zapotrzebowanie energetyczne. Ale przejdźmy sobie teraz do przykładu, żeby sobie to w łatwiejszy sposób zobrazować. Mamy Kasię, która waży 80 kg, 160 cm wzrostu, 45 lat. Jej BMI wskazuje na otyłość pierwszego stopnia, czyli jest to stan chorobowy, gdyż nadwaga jeszcze nie jest chorobą, natomiast otyłość już jest wpisana jako jedna z chorób cywilizacyjnych, czyli dotykających właśnie nasze czasy najnowsze, czasy XXI wieku. Kasia akurat tutaj regularnie trenuje, 4 razy w tygodniu. 2 razy taniec, 90 minut, jedne zajęcia i 2 razy w tygodniu basen, 60 minut trwają jedne zajęcia. Wszystkie formy aktywności są intensywne. To też jest bardzo ważne, że na przykład jak idziemy na basen, no to nie posiedzieć w jacuzzi, tylko pływamy, tak? Tutaj Kasia cały czas pływa, więc to nie jest siedzenie na saunie w jacuzzi, tylko rzeczywiście jest ta aktywność fizyczna. Natomiast Kasia wykonuje pracę siedzącą, jest księgową, 8 godzin przy komputerze. Dodatkowo spacery w weekend, kiedy jest ładna pogoda, czyli już akurat teraz myślę, że będziemy mogli coraz częściej z tego korzystać. Około 45 minut jedna sesja. Czyli taki całkiem długi spacer, myślę. Czyli pomimo tego, że ma charakter siedzący swojej pracy, to jednak tej aktywności nie jest tak mało tak naprawdę. Kasia lubi aktywność fizyczną, dużo lepiej się czuje po ćwiczeniach. W pracy ma sporo stresu, więc aktywność fizyczna jest taką formą odreagowania sytuacji stresowych i naprawdę po tych zajęciach tanecznych, po pływaniu czuje się naładowana energią, jeszcze więcej jej się chce, natomiast jeżeli leży na kanapie po pracy, no to już w ogóle jej się nic nie chce i wtedy często też podjada. Więc jeżeli ten dzień jest zaplanowany, jest bardziej zajęta, no to też wtedy mniej podjada. Poza tym na taniec Kasia chodzi ze swoimi koleżankami, z którymi lubi spędzać czas, więc tym bardziej jest to dla niej jeszcze większa przyjemność. Tutaj ta podstawowa przemiana materii u Kasi to jest 1350 kalorii. PAL, czyli ten wskaźnik aktywności fizycznej, ja tutaj ustaliłam jako 1,7. No i tutaj właśnie dobrze, żeby dietetyk czy ktoś doświadczony ocenił tą aktywność fizyczną, doświadczony właśnie w kwestii żywienia, odchudzania osób, no bo możemy ją łatwo zawyżyć, tak? Czyli wydaje nam się, że no dużo tej aktywności, bo byliśmy na 2 spacerach w ciągu tygodnia, natomiast no w rzeczywistości, jeżeli siedzimy cały dzień i pójdziemy na te 2 spacery, to może okazać się to niższa aktywność fizyczna niż to 1,7. Także jej całkowite zapotrzebowanie energetyczne to jest 2295 kilokalorii, czyli tutaj ta ilość. No i Kasia chce schudnąć parę kilogramów. Tutaj akurat też jest to wskazane ze względu na otyłość, która wiąże się z później chorobami metabolicznymi, takimi jak cukrzyca typu drugiego, insulinooporność, miażdżyca czy też nadciśnienie tętnicze, więc jeżeli Kasia coś zrobi ze swoją masą ciała, to prawdopodobnie uniknie zachorowania właśnie na te schorzenia. No i teraz jak mądrze podejść do ilości kalorii, którą Kasia powinna przyjmować na redukcji masy ciała. Od całkowitego zapotrzebowania odejmujemy około 15% i to jest taka ilość kalorii na początek, 1950 kalorii.
No ale ktoś powie tutaj, że no bardzo dużo tych kalorii, tak? Ale patrząc na to, że Kasia no nie zwracała teraz totalnie uwagi na to, co je, jadła dużo słodyczy, przetworzonej żywności, nie przygotowywała sobie zdrowych, fajnych, pożywnych posiłków, to i tak te 1900 kalorii będzie dużą zmianą na początku dla Kasi. Chodzi o to, żeby do procesu redukcji masy ciała podchodzić małymi krokami, czyli w pierwszy miesiąc mamy 1900 kalorii i na przykład zwracamy uwagę na 1-2 nawyki żywieniowe, które chcemy poprawić w pierwszym miesiącu. Czyli na przykład Kasia ma problem z piciem wody, więc naszym celem na najbliższy miesiąc jest to, żeby Kasia piła przynajmniej litr wody na dzień. I drugi problem to jest niskie spożycie warzyw. Kasia praktycznie nie je warzyw, bo kanapki je bez warzyw, na obiad je kotleta z ziemniakami bez warzyw, bo jej się nie chce gotować tych warzyw. Jako przekąski są batoniki albo jogurty Yogobella słodzone z dużą ilością cukru, które z jogurtem mają mało co wspólnego, więc ta dieta jest no bardzo przetworzona. Jeżeli teraz damy takiej osobie dietę, gdzie wszystko jest w 100% zdrowe, gdzie ma niską kaloryczność, 1000 kalorii, no to taka osoba przeważnie trzyma się przez miesiąc, może dwa takiej diety, natomiast później przychodzi moment załamania, frustracji, chcemy zjeść coś w końcu, co ma smak. Tak, jeżeli ta dieta jest taka monotonna, jeżeli cały czas jemy te same produkty niskokaloryczne, no to w końcu chcemy jakiejś zmiany, chcemy czegoś bardziej smakowitego, coś co nam być może poprawi humor też, no bo przy takiej niskiej kaloryczności są spadki nastroju, nawet takie objawy depresyjne, jeżeli jesteśmy na redukcji przez na przykład pół roku na kaloryczności 1000 kalorii. Także na początek te 1900 kalorii, jeżeli Kasia będzie chudnąć i wszystko będzie w normie, czyli od pół do kilograma na tydzień, no to zostawiamy tą kaloryczność, nie ma sensu obniżać jej. Natomiast jeżeli będzie moment, gdzie masa ciała się zatrzyma, to wtedy trzeba zastosować jakieś inne zabiegi, na przykład w postaci pogłębienia deficytu kalorycznego, czyli na przykład zejdziemy do 1700 kalorii, tak? 200 kalorii odejmujemy. No i tak później kombinujemy, żeby dalej ta redukcja masy ciała szła po naszej myśli. Białko. Dla osób aktywnych fizycznie białko jest bardzo ważnym makroskładnikiem. Dzięki białku następuje szybka regeneracja oraz synteza białek mięśniowych. Dlatego tutaj osoby, które trenują, w szczególności powinny zwracać uwagę na białko. Oczywiście nie musimy jeść wszystkich produktów high protein, teraz jest też taka moda, żeby wszystko było wysokoproteinowe, bo pewne ilości białka, jeżeli będziemy jeść bardzo dużo tego białka, nie są już przyswajane przez nasz organizm. Natomiast ilość białka w przedziale od 1,2 do 2 gramów na kilogram masy ciała na dobę jest taką zalecaną ilością białka. Jeżeli nie trenujemy siłowo na siłowni, nie podnosimy ciężarów, to może być to troszeczkę mniej, czyli na przykład 1,5 gramów na kilogram masy ciała. Osoby właśnie trenujące siłowo na siłowni mogą nawet dochodzić do 2 gramów na kilogram masy ciała. Podaż białka w ilości większej niż 2 gramy na kilogram masy ciała jedynie zalecana jest w sytuacji ograniczonej dostępności energii lub w przypadku braku aktywności fizycznej w następstwie urazu, czyli w okresie rekonwalescencji po jakimś wypadku, wtedy żeby organizm lepiej się regenerował, to też zalecana jest większa ilość białka niż właśnie te 2 gramy na kilogram masy ciała.
W przypadku Kasi ja tutaj dobrałam 1,5 grama na kilogram masy ciała na dobę, ale obliczamy białko dla prawidłowej masy ciała, czyli tutaj wzór na prawidłową masę ciała to jest wzrost odjąć 100. Kasia ma 160 cm, odjąć 100 to mamy 60, czyli ta prawidłowa masa ciała. Dlatego 60 mnożymy razy 1,5 i mamy 90 gramów białka na dobę. Także nie jest to takie trudne, jakby się wydawało. Źródła białka. Mięso, tutaj zalecane w okresie redukcji przeważnie chude mięso, ryby, nie ograniczamy się tylko do tych chudych ryb, ale też wprowadzamy do diety tłuste ryby, czyli łosoś, makrela, sardynki, które są źródłem kwasów omega-3 o działaniu przeciwzapalnym, które bardzo dobrze tutaj w kontekście aktywności fizycznej też się sprawdzą, no i też mają działanie korzystne w kontekście układu krwionośnego, wspomaganie pracy serca, ale także mózgu, poprawa koncentracji i pamięci. 90 gramów białka to 200 gramów mięsa z piersi kurczaka, taki przykład tutaj mój dałam, 2 jajka i 170 gramów łososia. Mogą być inne tutaj konfiguracje produktów, natomiast tyle trzeba przyjąć tych produktów, żeby dostarczyć 90 gramów białka. Bardzo ważna kwestia to jest podaż białka po treningu. Jak w łatwy sposób dostarczyć białko po treningu, spożywając odżywkę białkową z idealną ilością aminokwasów na porcję. No i tutaj Active Protein jeszcze z kolagenem idealnie się sprawdza. Poza tym smakowo, naprawdę jak piłam inne odżywki, to tutaj rzeczywiście nie czuć takiego chemicznego posmaku. Ten smak pomarańcza, czekolada naprawdę fajnie tutaj wkomponowuje się w cały koktajl i rzeczywiście nie ma tego chemicznego posmaku, bo no wcześniejsze te odżywki tak raczej nie stosowałam ich za bardzo, no bo właśnie czułam taki chemiczny posmak, także tutaj ten Active Protein rzeczywiście fajnie się sprawdza, no i jest takim pomysłem na szybki posiłek potreningowy. Węglowodany. Węglowodany, czyli glukoza, też źródło energii dla naszego organizmu. Dla osób aktywnych fizycznie, bez żadnych schorzeń, tutaj też o tym chciałam powiedzieć, że to jest taka osoba, która no nie ma cukrzycy czy tam innego zaburzenia chorobowego, powinny stanowić 45-65% zapotrzebowania energetycznego. Czyli w przypadku Kasi przy diecie 1950 kalorii dałam 45% energii z węglowodanów i będzie to około 219 gramów węglowodanów. Ja raczej w jadłospisach te węglowodany troszkę obcinam, natomiast jest sporo tego białka, które ma właściwości sycące i też łatwiej utrzymać kaloryczność właśnie redukcyjną, jeżeli mamy sporo białka w diecie. No i też zwracam uwagę na sporą ilość zdrowych tłuszczy, czyli orzechów, awokado, nasion. To też są bardzo ważne składniki, więc tych węglowodanów jest najmniej, jak mogę dać, tak? Czyli 45% energii. Źródła węglowodanów to kasza gryczana, ryż brązowy, bataty, płatki owsiane górskie i warzywa. Czyli tutaj mamy węglowodany złożone, kasza gryczana, bardzo zdrowy produkt, źródło również żelaza, kwasu foliowego, ryż brązowy też o niskim ładunku glikemicznym oraz indeksie glikemicznym, idealny dla osób z cukrzycą, insulinoopornością, płatki owsiane, bardzo dużo błonnika, też witamin, żelaza, wapnia, także no takie skarbnice wszystkich składników odżywczych. No i ile to jest te 219 gramów węglowodanów? Jest to 70 gramów płatków owsianych, które możemy zjeść na śniadanie, woreczek, czyli 100 gramów kaszy gryczanej, 300 gramów batatów, 250 gramów brokuła
i 50 gramów ryżu brązowego. Czyli mamy tutaj naprawdę bardzo dużo produktów, nie są to takie małe ilości, więc jedząc w sposób nieprzetworzony naturalne produkty, wcale nie będziemy głodni na takiej diecie. Natomiast jedząc snickersy, czekolady, bułki pszenne, no zdecydowanie mniej moglibyśmy zjeść tych produktów. Poza tym, po takich produktach wysoko przetworzonych, często nie czujemy takiej sytości, jak po zjedzeniu na przykład 70 gramów płatków owsianych. Jeszcze na przykład z dodatkiem owoców jagodowych, borówek i orzechów, no to naprawdę mamy takie sycące danie kontra cini minis, tak, te płatki z mlekiem, czyli praktycznie węglowodany z węglowodanami. Ja bym miała po prostu taki spadek energii po takim śniadaniu bardzo wysokowęglowodanowym. Także no tutaj to te produkty powinny znaleźć się w diecie nie tylko nawet osób aktywnych fizycznie, ale wszystkich osób. Tłuszcze. Tutaj uzupełniają one wartość energetyczną diety, natomiast powinno to być minimum 1 gram na kilogram masy ciała, też należnej masy ciała, czyli u Kasi 60 kg, czyli 1 razy 60, czyli 60 gramów tłuszczy. Jest to 2 łyżki oliwy, 100 gramów makreli, 30 gramów orzechów nerkowca i 20 gramów pestek dyni. Pestki dyni możemy dorzucić do sałatki, na oliwie możemy coś podsmażyć, z makrelą możemy zjeść kanapki albo jakąś pastę i z orzechy możemy zjeść jako przekąskę. Także też w łatwy sposób jesteśmy w stanie włączyć te produkty do naszej diety. Rodzaje tłuszczy. Dla niektórych osób tłuszcze to ogólnie niezdrowe produkty, tak? Jest to po części prawda, a po części nie, gdyż tłuszcze dzielą się na nasycone kwasy tłuszczowe, które rzeczywiście są niekorzystne dla naszego zdrowia, podwyższają poziom trójglicerydów, złego cholesterolu, tak zwanego cholesterolu frakcji LDL i są to masło, smalec, olej palmowy, mięso czerwone. Ale mamy także nienasycone kwasy tłuszczowe, które są korzystne dla naszego zdrowia i są to oleje roślinne, tutaj na przykład oliwa z oliwek, ale także olej lniany, olej z wiesiołka, olej z winogron, z pestek winogron. Także naprawdę mamy tutaj bardzo duży wybór tych produktów, orzechy, nasiona i właśnie awokado. Tutaj jedna uwaga, tłuszcze są niestety bardzo kaloryczne, pomimo tego, że na przykład ja osobiście bardzo lubię orzechy i po prostu mogłabym zjeść 100 gramów orzechów na raz, no to staram się tego jednak nie robić, gdyż jest to aż 600 kalorii mniej więcej, w zależności od rodzaju orzechów, ale od 500 do nawet 650 kalorii takie 100 gramów orzechów ma. Tutaj też takie zobrazowanie, 1 gram tłuszczu dostarcza 9 kalorii, 1 gram białka 4 i 1 gram węglowodanów również 4. Dlatego te orzechy spożywamy z umiarem. Zalecałabym odmierzać też ilość orzechów na wadze kuchennej, tak jak tutaj mamy pokazane, no akurat tutaj jest prawie 100 gramów, także nie do końca trafiony obrazek, natomiast wiemy o co chodzi, tak? Czyli 15 gramów na porcję, 20 gramów na porcję, no bo właśnie to jest bardzo duża ilość kalorii. Jeżeli mamy już makroskładniki, czyli białko, tłuszcze, węglowodany i energię, to już wcześniej o tym mówiliśmy, to teraz czas na składniki mineralne ważne dla osób aktywnych fizycznie. I tutaj pierwsze mamy żelazo, które działa antyoksydacyjnie, wpływa na metabolizm mięśniowy, transportuje i wykorzystuje tlen, a także jest niezbędne do budowy krwinek czerwonych i hemoglobiny. No i tutaj z tym żelazem niestety często mamy problem. Bardziej z anemią, z niedoboru żelaza zmagają się kobiety, gdyż zapotrzebowanie na żelazo dla
kobiety dorosłej, która nie jest w ciąży ani nie jest w okresie laktacji, to jest 18 mg na dzień. Zapotrzebowanie dla mężczyzn to 10 mg. na dzień, czyli 10 kontra 18. W okresie ciąży zapotrzebowanie na żelazo dla kobiet to 27 mg na dzień, czyli już w ogóle prawie 3 razy więcej niż dla mężczyzn. A zauważcie, że raczej, ja się przynajmniej też tak z tym spotkałam, mięso bardziej lubią mężczyźni. Kobiety mogą zjeść na przykład obiad taki bardziej jarski, czy też ze strączkami, natomiast zdecydowanie częściej zauważam, że mężczyźni lubią potrawy mięsne, więcej tego mięsa spożywają, większe porcje tego mięsa jedzą, a zapotrzebowanie na żelazo mają niższe. Także tutaj uważamy na to, żeby ta dieta była bogata w żelazo, szczególnie tutaj uwaga do pań. Źródła pokarmowe żelaza to podroby, czyli wątróbka, nerki, strączki, natka pietruszki dodawana na przykład w dużych ilościach do każdego posiłku, czyli na przykład posypać kanapki, posypać jakieś danie, dodać do koktajlu, tak gdzieś przemycać tą natkę pietruszki, żeby to żelazo było w większej ilości. Również drób, jajka, boćwina, szpinak, buraki, czyli mamy też roślinne źródła żelaza. Przyswajalność żelaza. Dużo lepiej przyswaja się nam żelazo chemowe, które jest pochodzenia zwierzęcego, niż niechemowe, które mamy pochodzenia roślinnego. Wchłanianie żelaza utrudnia picie herbaty, kawy do posiłku. Czyli jeżeli do śniadania pijemy kawę, popijamy nasze śniadanie kawą, no to praktycznie tego żelaza ze śniadania prawie w ogóle nie będzie niestety. A jest to bardzo częsty nawyk osób, które do mnie też się zgłaszają. Więc tutaj, jeżeli już ktoś ma anemię, to tym bardziej zalecam, żeby poczekać godzinę, półtorej właśnie z wypiciem kawy po śniadaniu. Natomiast ułatwia wchłanianie żelaza dodatek witaminy C do posiłku, czyli na przykład surówka z kapusty kiszonej do obiadu albo sałatka z papryką do śniadania, jeszcze dodatek pietruszki, która ma żelazo, ale też witaminę C, to nam ułatwia właśnie przyswajanie żelaza. Co jest jeszcze dla nas ważne? Wapń stanowi materiał budulcowy dla całego układu kostnego, zębów, skóry i włosów, ale również utrzymuje prawidłowy rytm serca, wpływa na kurczliwość mięśni, bierze udział w przekaźnictwie nerwowym, a także ma wpływ na rozpad glikogenu oraz skurcze mięśni. Czyli tutaj ten wapń dla osób aktywnych fizycznie również będzie szczególnie ważny. Źródła pokarmowe wapnia. Otręby pszenne, sery podpuszczkowe, w tym parmezan ma bardzo dużo wapnia, natomiast ma też dużo tłuszczy, więc uważamy tych nasyconych, tych niezdrowych, uważamy też z ilością tego parmezanu do posiłku. Napoje roślinne, które są wzbogacane, czyli fortyfikowane wapniem, musimy czytać składy, żeby to nie był napój roślinny, który jest posłodzony cukrem i mało co ma wspólnego z prawdziwym napojem roślinnym, tylko powinien on być bez cukru, właśnie wzbogacony o wapń. Tutaj taka fajna ciekawostka, wody mineralne, wysoko zmineralizowane, czyli muszynianka, która jest bogata w wapń, w magnez, też mogą uzupełniać nam dietę o wapń, więc osoby, które trenują, spokojnie mogą taką wysoko zmineralizowaną wodę pić. Suche nasiona fasoli białej i soi, orzechy laskowe oraz kakao. Takie prawdziwe oczywiście, czyli nie puchatek, nie te słodzone kakao, tylko właśnie prawdziwe kakao. Sód, również tutaj dla osób trenujących jest to ważny składnik mineralny.
nie możemy przesadzać też z tym spożyciem sodu, bo na przykład może być osoba, która trenuje, ale ma nadciśnienie tętnicze, więc tutaj wtedy z tym sodem uważamy do 5 gramów na dzień. Sód bierze udział w przekaźnictwie nerwowym, utrzymuje równowagę kwasowo-zasadową oraz wodno-elektrolitową w organizmie. Tutaj osoby, które ćwiczą, kiedy się pocą, tracą sód wraz z potem i dlatego też zwraca się uwagę na ten składnik mineralny. Źródła pokarmowe sodu, podroby, jaja, produkty przetwarzane z dodatkiem soli kuchennej, czyli pieczywo, sery podpuszczkowe, wędliny. Tutaj uwaga, bo naprawdę sodu jest tyle w żywności, że nie musimy nawet zbytnio dosalać tych potraw, bo jedząc właśnie kanapki z wędliną już tego sodu sporo dostarczymy. Sól kuchenna, oczywiście też przyprawy, mieszanki przypraw, czyli na przykład przyprawa do kurczaka ma sporo soli, albo wegeta, albo curry, więc tej soli, tego sodu nie jest tak trudno dostarczyć. Potas bierze udział w przekaźnictwie nerwowym, utrzymuje równowagę kwasowo-zasadową oraz wodno-elektrolitową, bardzo ważną dla osób aktywnych fizycznie, reguluje metabolizm węglowodanów. Potas jest bardzo ważny też dla osób z nadciśnieniem tętniczym, u których zaleca się dietę DASH, która w zamyśle ma za zadanie zwiększyć podaż potasu, zmniejszyć podaż sodu i ma być o charakterze śródziemnomorskim, czyli to jest taka modyfikacja diety śródziemnomorskiej. Źródła pokarmowe potasu, strączki, orzechy, suszone owoce, ale uważamy tutaj na suszone owoce, bo jeżeli mamy problemy z glukozą, mamy cukrzycę, insulinooporność, z insuliną, no to tutaj suszone owoce mają dużo cukru, więc wtedy lepszym wyborem są świeże owoce. Także tutaj nie jest to wszystko takie zero-jedynkowe, bo większy problem jest, jeżeli właśnie mamy już dodatkowe jednostki chorobowe. Również niektóre owoce, banany, tutaj dla osób z insulinoopornością, cukrzycą, raczej zaleca się takie zielonkawe bardziej banany, ze względu na to, że mają skrobię oporną, mniej cukru, więc będą tutaj lepiej się sprawdzać. No i również niektóre warzywa, szczaw, groszek, zielony, brukselka. Fosfor stanowi materiał budulcowy dla układu kostnego, zębów, skóry i paznokci. Również utrzymuje równowagę kwasowo-zasadową w organizmie i fosfor jest w łatwy sposób można dostarczyć właśnie z diety, bo źródła fosforu to sery podpuszczkowe, konserwy rybne spożywane z ośćmi, strączki, kasza gryczana, ryby, pieczywo ciemne, groszek zielony, sery twarogowe. Także tego fosforu naprawdę jest dużo w produktach spożywczych, więc tutaj o to nie musimy się martwić, jeżeli stosujemy taką nieprzetworzoną, zbilansowaną dietę. Magnez również utrzymuje równowagę kwasowo-zasadową w organizmie, wpływa na skurcze mięśniowe, na metabolizm glukozy, także również bardzo ważny składnik dla osób aktywnych fizycznie. Źródła pokarmowe to kasza gryczana, strączki, otręby, orzechy, kakao, gorzka czekolada, ale również magnez, szpinak, kukurydza, groszek. Czyli widzicie, niektóre tutaj zdrowe produkty powtarzają się, tak jak orzechy, strączki, bo mają w sobie oprócz na przykład magnezu jeszcze potas, więc jedząc w taki urozmaicony sposób możemy spokojnie dostarczyć wszystkich składników mineralnych. Cynk również wpływa na metabolizm mięśniowy i znajdziemy go w pieczywie ciemnym, serach podpuszczkowych, strączkach, kaszy gryczanej, jajkach, mięsie. Czyli tutaj często przewija nam się kasza gryczana, strączki, jaja, mięso, ciemne pieczywo, także właśnie takie bardzo zdrowe, nieprzetworzone produkty.
Co jeszcze jest ważne dla osób aktywnych fizycznie? Kwasy omega-3. Tak jak już tutaj wspominałam, mają działanie antyoksydacyjne, ale również w kontekście tutaj aktywności fizycznej wpływają na anabolizm mięśni oraz wzrost siły. Zmniejszają bolesność mięśni po wysiłku, czyli tak zwane zakwasy tutaj też mogą być mniejsze, jeżeli regularnie suplementujemy kwasy omega-3. Tylko teraz bardzo ważna kwestia. Te kwasy omega-3 muszą mieć rzeczywiście dużo tych kwasów EPA i DHA na porcję, muszą być ze sprawdzonego źródła, żeby nie wydawać bez sensu pieniędzy. Także na to zwracamy uwagę. No i tutaj idealnie sprawdza się omega oleum forte, jeszcze w formie płynnej, czyli nie w postaci tabletek, jeszcze lepiej się wchłania niż tabletki, więc tutaj taka porcja omega oleum idealnie sprawdzi się w kontekście aktywności fizycznej, osób aktywnych fizycznie. Witamina D. Również bardzo, bardzo ważny składnik naszej diety. Niedobór witaminy D, co ciekawe, u sportowców może obniżać zdolności wysiłkowe i skutkować przewlekłym zmęczeniem, czyli ten trening nie będzie już tak efektywny, będziemy czuć cały czas zmęczenie, rozdrażnienie i będzie się to przekładać na wyniki sportowe. Witamina B12, jej źródła to jajka, mięso, ryby, mleko, podroby. Szczególnie jajka są bardzo dobrym źródłem witaminy B12. Niedobór prowadzi do anemii z niedoboru witaminy właśnie B12, bo oprócz tego, że może być anemia z niedoboru żelaza, to możemy mieć anemię z niedoboru właśnie witaminy B12 albo z niedoboru kwasu foliowego. Więc tutaj też zwracamy na tą witaminę uwagę. Foliany. Niedobór właśnie też prowadzi do niedokrwistości megaloblastycznej, właśnie z niedoboru kwasu foliowego. Przy niedoborach folianów oraz witaminy B6 i B12 podnosi się poziom homocysteiny w organizmie, a homocysteina powoduje wzrost ryzyka rozwoju miażdżycy. Także tą homocysteinę staramy się mieć raczej na niskim poziomie, a żeby ją mieć na niskim poziomie, musimy spożywać foliany. A gdzie znajdziemy foliany? We wszystkich produktach zielonych i liściastych. Także tak możemy sobie to zapamiętać, czyli sałata, jarmuż, rukola, też brokuł, tutaj akurat nie jest to warzywo liściaste, ale zielone, strączki też dobre źródło kwasu foliowego. Także w łatwy sposób jest dostarczyć foliany z diety, natomiast jeżeli jemy mało warzyw, no to ciężko to zrobić, więc wtedy możemy nabawić się właśnie anemii z niedoboru kwasu foliowego. Bardzo ważne podczas regularnego wykonywania aktywności fizycznej jest spożycie antyoksydantów, ponieważ aktywność fizyczna jest to stres dla organizmu. Pomimo tego, że wiele korzyści płynie z regularnego podejmowania aktywności fizycznej, to jest to czynnik stresowy dla naszego organizmu. I niezależnie czy uprawiamy sport rekreacyjny, czy też zawodowy, to jeszcze większy jest to wtedy stres dla nas, no to potrzebujemy antyoksydantów, które będą właśnie niwelować wolne rodniki, które powodują stres oksydacyjny. Źródła antyoksydantów to przyprawy i zioła, owoce jagodowe, czyli borówki, truskawki za chwilę już będą, więc możemy sobie dorzucać je na przykład do sałatki ze szpinakiem, z truskawkami, z płatkami migdałów. Kawa i herbata również źródła antyoksydantów, jabłka, kiwi, pomarańcze, ogólnie owoce i warzywa to jest taka skarbnica witamin antyoksydantów, ale także witamina E, która znajduje się w olejach roślinnych, orzechy, które są źródłem kwasów omega-3 również. Także to są takie produkty, które powinny w większości znaleźć się w diecie osób aktywnych fizycznie.
Nawodnienie podczas treningu. Również bardzo ważna kwestia. Staramy się pić małymi porcjami w przerwach podczas treningu, tak żeby ta woda była dostarczana regularnie. Dzięki spożywaniu wody usuwamy metabolity powstające w organizmie. Woda transportuje tlen i substraty energetyczne do mięśni, czyli jeżeli będziemy mało tej wody pić, to być może nie będziemy mieć aż tyle siły na treningu i nasz trening będzie mniej efektywny, przez co spalimy mniej kalorii i w efekcie redukcja masy ciała być może nie przebiegnie tak dobrze, jakbyśmy tego chcieli. Także tutaj spożycie wody jest bardzo ważne, może być to woda właśnie wysoko zmineralizowana, tak jak wspominałam, która dostarczy wapń i magnez dodatkowo, woda źródlana też może być oczywiście. Suplementacja w sporcie. Oprócz tego, że nasza dieta właśnie powinna być nieprzetworzona, zawierać dużo witamin i składników mineralnych, to również możemy wspomóc się tutaj suplementacją. Tak jak wspominałam, Active Protein plus kolagen idealnie sprawdzi się tutaj w regeneracji potreningowej jako uzupełnienie diety w białko, kolagen, także taki must have, jeżeli zaczynamy ćwiczyć. Omega oleum forte, również czyste kwasy omega 3, kwasy EPA, DHA w postaci płynnej w jeszcze lepszy sposób przyswajają się w organizmie. Dodatkowo tutaj mamy taki smak wiśniowo-cytrynowy, przez co nie odczuwamy takiego posmaku, nie wiem czy pamiętacie taki rybi posmak, tranu na przykład, więc tutaj naprawdę fajny, przyjemny smak. I też taka regularna suplementacja kwasami omega-3 wspomaga tą regenerację powysiłkową i zakwasy być może będą mniejsze. Opti Aloe, tutaj w kontekście antyoksydantów dodatek dzikiej róży powoduje, że i oczywiście też aloes powodują, że tych antyoksydantów w diecie mamy jeszcze więcej, czyli jeszcze lepiej, no bo jeżeli ćwiczymy, mamy więcej stresu oksydacyjnego, no to potrzebujemy tych antyoksydantów, więc Opti Aloe tutaj też bardzo dobrze się sprawdza. Dodatkowo powoduje, że glukoza jest w normie, przyczynia się do prawidłowego metabolizmu insuliny, także też bardzo fajny suplement tutaj w kontekście aktywności fizycznej. Multi Supreme, witaminy i minerały. I chciałabym, żebyście zobaczyli tutaj skład Multi Supreme, praktycznie wszystkie składniki, o których mówiłam. Wapń mówiłam, magnez, cynk, żelazo, akurat tutaj mangan, miedź, nie było tego, ale witamina C również bardzo ważna, kwas foliowy, witaminy z grupy B, było o witaminie B12, ale oczywiście również inne witaminy z grupy B są ważne, więc jest to praktycznie idealna mieszanka dla osób aktywnych fizycznie. Oczywiście dieta jako też podstawa tutaj i suplementacja, która jeszcze spotęguje właśnie cały efekt, także naprawdę bardzo, bardzo dobry skład tutaj Multi Supreme. I support pH, który utrzymuje równowagę kwasowo-zasadową w naszym organizmie, również właśnie zawiera magnez, wapń, potas, które są ważne dla osób aktywnych fizycznie, więc też fajnie sobie jeszcze to włączyć do naszej suplementacji, do naszego całego zdrowego stylu życia, tak żeby cały proces przebiegał jak najbardziej sprawnie i bez efektu jojo. Tak, i to by było na tyle, jeśli chodzi o żywienie właśnie i suplementację osób aktywnych fizycznie.
Mam nadzieję, że tak wprowadziłam Was w ten cały temat żywienia, który jest no niezmiernie obszerną dziedziną. Dobrze połączyć to wszystko, czyli aktywność fizyczną z żywieniem, z suplementacją, również z regeneracją, czyli zadbać o sen, o wyciszenie się przed snem, to również ma wpływ na proces redukcji masy ciała, reguluje to poziom kortyzolu, który jest hormonem stresu, także to wszystko na siebie tutaj oddziałowuje. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, to tak jak Marcin mówił, możecie wysyłać zapytania na adres mailowy pytania@naturday.pl. Bardzo chętnie tutaj odpowiem, również jeżeli chodzi o żywienie, aktywność fizyczną, suplementację. Za miesiąc również widzimy się na webinarze już bardziej treningowym, także wracamy sobie do aktywności fizycznej. No i z mojej strony to wszystko. Życzę Wam spokojnego, miłego wieczoru i do zobaczenia.